Czy ksiądz, który ma problem z celibatem, nie powinien dostać większego wsparcia? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to powinienem odesłać do takiej odpowiedzi, której niedawno udzielałem na temat sensu celibatu. I tam mówiłem o tym, że celibat jest przede wszystkim charyzmatem, łaską, a potem jest dopiero normą prawną, czy zachowaniem, które się stosuje do normy prawnej. Czyli jak pomóc księdzu, który ma problem z celibatem? No, trzeba mu pomóc wrócić do pierwszego doświadczenia miłości ze strony Boga. Tak, czyli to jest bardzo istotne. W Apokalipsie jest takie zdanie Pana Jezusa skierowane do jednego z kościołów. Mam przeciw tobie to, że odpadłeś od pierwotnej miłości. I w tym zdaniu nie chodzi o pierwotną miłość, jaką ten kościół miał do Jezusa, tylko że odpadł od pierwotnej miłości, jakiej doświadczył ze strony Boga. Wszystko, co w życiu wiary robimy, jest odpowiedzią na to, co najpierw czyni dla nas Pan Bóg. I teraz, kiedy wiem, że Bóg mnie kocha i że moje życie jest jakby darem Jego miłości, a to mogę spróbować na tę miłość odpowiedzieć. Nie? I tak jak mówiliśmy, celibat jest formą miłości do ludzi. Jest próbą kochania ludzi po Bożemu. Jest próbą kochania ludzi razem z Jezusem. Ale żeby to móc zrobić, najpierw trzeba przeżyć to, że Jezus mnie samego kocha. I to jest klucz. Nie? Kluczem jest zawsze życie duchowe i kluczem jest pozytywne rozumienie celibatu. Więc księdzu, który ma z tym problem, pewnie to trzeba najpierw pokazywać. Co to znaczy rozumieć celibat w sposób pozytywny? W jaki sposób przeżywać celibat jako doświadczenie miłości? Boję się, że jeśli ksiądz przeżywa celibat jako, nie wiem, rodzaj starokawalerstwa i samotności, którą pogłębia w ten sposób, że zamyka furtkę, wiesza na niej kartkę, uwaga, zły pies, i jeszcze zamyka drzwi i odcina wszystkie telefony, to tak naprawdę jest wielka bieda, bo to nie jest żadne przeżywanie celibatu, nawet jeśli ten człowiek nie dopuszcza się jakiegoś grzechu nieczystego, no bo się tak dokładnie odizolował, ale nie o to idzie w celibacie. Celibat jest formą miłości do Kościoła. Mogę najwyżej powiedzieć od siebie, że wtedy, kiedy do mnie przychodzi jakiś ksiądz i mówi o swoich kłopotach z celibatem, to zawsze rozmawiamy poważnie i tak jak potrafię, to próbuję mu pomóc. Ale to już, jak się domyślacie, są sprawy indywidualne i osobiste i o tym nie zamierzam mówić publicznie.